Siemeczko, jestem w Betem Games, witam was. No i jest nas dzień, dzisiaj będziemy sobie pyskać. Na kwas tej rzepaku. Już kiedyś przygotowany jest pięty upyskiwacz zalany, więc lecimy ogarniać po prostu na chwasty. Wszystko, więc lecimy. A trochę tego jest, bo mamy trzy pola ogólnie do pyskania. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Takie trzy ogarnę. Ciekawe, tylko jeszcze jedną rzecz na dzień dobry zrobię. Bo tego nie wiem, czy to robiłem, czy już ustawiałem. O, połowa sobie ustawię i możemy sobie teraz lecieć. Dobra, i lecimy. I mamy wszyscy od tego pola zaczniemy, bo będziemy jechać tutaj. Ten kawałek. Czy kukurydzy i tutaj właśnie. Ten duży kawałek kukurydzy. Tak to ona wychodzi. Dobra, tak, trzeba sobie zejść. Trzeba sobie tylko dopasować zaraz jeszcze bieg, bo tym case'em jeszcze nie pyskałem. No i nie wiem, jak to będzie wyglądało. Będą mu innego ciągnika już podopyskiwacz nie posiadam, więc no musi być taki ten oto ciągniczek. I być nią godziną się tak staje, że gdzieś od nas. Będę trochę tego opysku było, bo wiecie. Trzeba tu trochę nadbić. Tego opysku później to wzmocnić pewnie jeszcze na jesieni ten rzepak odżywką prawdopodobnie. I zobaczymy, jak wszystko finalnie idzie. Na razie tylko tyle. Skąd pieniądze na koncie? 24 tysiące na koncie. Jest to spowodowane, proszę państwa, tym, czekajcie. Muszę mikrofon tylko przystać. O. Jest to spowodowane tym, że wywiozłem całą Nojowicę ludziom. Pozwoziłem Nojowicę ludziom, 600 tysięcy litrów Nojowicy. Pozwoziłem własną beczką. Bo po prostu no, ludzie powiedzieli, że chcieliby, żebym, wiecie, przy tych cenach nawozu jest możliwość, mówi, jeszcze trochę taniej zrobić, nawieźć te pola, łąki. Ja, że z tego względu, że mam tego dużo, ogrom tego mam, no to zdeklarowałem się, że ja będę mógł to wywozić, ale swoją meczką. Z tego względu, żeby nic mi się na podwórzu nie kręcił. No to mówię, nie chcecie, no to 40 zł za metr, można powiedzieć. A 1000 litrów wraz z rozwożeniem. Ludzie się stwierdzili, że to pasuje im. No i tak po prostu to ogarnęliśmy. Ja to rozwiązłem, no trochę roboty było. Ale wiecie, no trzeba coś tutaj kombinować. Tych pieniędzy, no co, myślę, że to nie jest jakiś duży pieniądz, bo 400 złotych za beczkę taką, jaką posiadam, to nie jest wcale duże, tak w życiu realnie też płaciłem. Dwa lata temu, bodajże tak, dwa albo trzy lata temu, więc no, ten jest jakimś właśnie za cena moim zdaniem, dlatego tak sobie ustawiłem. Myślałem, żeby ludzie mi się kręcili po podwórzu. Niektórym to pasowało, no 400 zł na beczki, no to macie 800 zł, niby dobra, no dużo, niedużo, no ale przy tych cenach nawozu niektórzy chcą sobie naturalnie na to nawozić. Tego mam teraz 186 tysięcy na koncie, więc to jest bardzo satysfakcjonujące. Ja ogólnie poza nagrywkami ogarnąłem sobie już pod jęczmień. Jęczmienia nie będę nagrywał, nie ukrywam, jęczmienia nie będę nagrywał. Będę was tutaj zaglądał z tymi ziemami. Więc jęczmień sobie zasieje poza... Przynieść to sobie zasieje poza odcinkiem. Więc no tak to będzie wychodziło. No wiecie, później za dużo jeszcze roboty jest. Pod tym względem też nie chcę was zanudzać. Nie wiadomo, iloma odcinkami z tej jesieni. Bo jeszcze tak, będziemy mieli tak kukurydzę na kieszonki, kukurydzę na... Na ziarno, jeszcze trzeba pozłożyć wapno, trzeba jeszcze pouprawiać parę rzeczy. No jest trochę tych roboty, więc no bez sensu, żeby was tu zanudzać. Naprawdę. No trochę tej roboty jest. Tutaj niby jest, nie jest jakiś dużo hektarów,
ale jednak już troszeczkę tutaj się trzeba pod tym względem nabawić. Dobra, niech się to złoży. Akurat fajnie, bo ten opyskiwacz mi idealnie stacza na te moje hektarki. Będę zadowolony z tego opyskiwacza i serdeczka. Wiadomo, teraz mogłoby być 800 na 1000, to nie ukrywam. Opyskiwacz, ale ja mniej więcej wiem, ile pyskam. Wiecie, na chwasty przede wszystkim, to nie jest tego dużo. I tak to jest praktycznie na 3 hektary opysku, bo 10 to na hektar daje właśnie środka chwastobójczego. To nie ma jakoś dużo. Takie wiecie, powiedzmy 10 beczek, co ja mogę bez problemu wywieźć opyskiwacza. Dobra, teraz tak odpali mi się, odpaliło. Dobra, lecimy dalej, no bo trochę tego jest. No tutaj niestety nie mam GPS-a, więc muszę sobie jeździć tak na łukę, tak powiem. Ale z jednej strony to taki macik jest, bo no, bez sensu, że miałem się jeździć cały czas na nawigacji, to też było troszeczkę lipa. Ale dzisiaj odpłynie mam, aby odcinek z opysków, nie ukrywam, więcej nie planuję, co wypali, to wypali. Jak długościowo to będzie, ile będzie, tyle będzie, o, tak to można powiedzieć, nic więcej nie mogę powiedzieć. To będzie na godzinę, zdaje mi się, że to jest najbardziej taka adekwatna prędkość, bo tutaj trochę wydajniejsza ta pompa. To już jest petarda pod tym względem, bo pędzę już powolutku dochodzić, tak powiem. Niestety na ziarnówkę to oczywiście nie jest to, co jeszcze powinno być, ale nie wiem, czy w ogóle to będzie możliwość wjechania pola. Trochę pokropiło dość mocno, padało, no i powiem szczerze, że jest problem, żeby się to nie zażnąć, że ta z górki będę się chciał wycinać. A te dołki zostały po prostu na ziarnówkę, bo tutaj miało być ogólnie na kiszonkę, ale powiem szczerze, że no jest problem, żeby teraz trochę wjechać. Tutaj też na szczęście dobrze, że to jest rzepak. Też mam takie szerokie opony, więc tutaj jakieś krzywdy rzepakowi nie robię. I no, w razie trzeba się wyrobić cierpliwość z tym wszystkim. Najgorzej to będzie pewnie z zasianiem czynżyta i jęczmienia, bo jeszcze jęczmień trzeba przygotować pod jęczmień, zasiać, no trochę tej roboty będzie. Naprawdę trochę jest pod tym względem. Jeszcze jesień jeszcze jest dla mnie długa. Tutaj pole, które kupiliśmy, powiem szczerze, no jest zajebiste. Życie wapno wymaga wapna. No i co, myślę, to muszę dać wapno, no nawóz. Pewnie i zasieję tutaj, tak myślę, że pewnie żyto, bo szczerze mówiąc coś muszę zasiać, ja nie chcę sobie nie wiem, poglądami siać i wszystkimi takimi rzeczami, tylko po prostu coś mogę zrobić na zimę, się będę siał. Wiadomo, zimówki teraz tym roku zbytnio chyba nie oddają tego, co ja by na mnie widziałem w swojej okolicy. Chyba to sobą, no ale co zrobić, no też nie będę dawali później pieniędzy, nie wiadomo ile. W dzisiejszym czasie. Ja też liczyłem, żeby tam po prostu na polu, który właśnie pokazywałem, sobie nie zabić nie poplonów, tylko soi nie zasiać. To się zastanawiam, soi, opowiedzę też, opowiedzę soję. Wtedy taki fajny kawałeczek był już pod uprawki konkretnej, tam duża ilość soi wtedy była. Bardzo fascynowało. Ale teraz musi ten kombajn się zwracać, tak, 10 tysięcy jest wydane. A więc to się musi, będzie, to się będzie musiało zwracać, tak? O Jezu, jakieś tu jest nierówności, muszę to podjechać. I to sobie ogarnąć tutaj. Na spokojnie sobie to poogarniać. Ciekawe, teraz tylko pytanie. Czy za tymi? No właśnie, to jest kurwa mankament zajebisty. Nie wiem, muszę go podnieść i wszystko, i wtedy jest elegancko. Jakiś tutaj ma defekt. Wszystko. O, miało się kurna wziąć z beczki, nie wzięło się z beczki, zajebiście. Ale mam was. Jeszcze przecież fastowujcie opis mam w beczce. Akurat powinno mi zacząć na jesień, na opyski. Mój piesio sobie chodzi.
Staram się, jak ten rzepak będzie wyglądał. Tak naprawdę mówiąc. Pod względem przezimowania, bo powiem szczerze, że no niby on zszedł, ale jakiś taki nie jest taki za piękny. Więc tu się zastanawiam, czy to będzie jakieś miało więcej nogi. Jak nie zaczynać, to będzie go zniwelować. Zobaczymy. Chociaż nie chciałbym, bo to jednak jest drogi interes. Jakby nie było, bo jednak rzepak jest jeden z droższych upraw. Dobra, i grzejemy. Tylko ja chciałem, kurwa, pojechać prosto. Dobra. Lekko musimy robić trochę zgnieść tego rzepaku niestety. Takie to zicie. No to ogólnie przy przejazdy, więc tego dużo nie będzie. Wy to macie już bodajże na niedzielę ten odcinek. Ja mówiłem to 15 sierpnia. Trochę dziwne. No tak nie wychodzi, bo muszę ponagrywać do bodajże niedzieli następnej. Więc korzystam z tego, żeby dopóki dzieciaków nie mają siostry. Właśnie z siostry z dzieciakami, no to korzystam z tego, żeby to ponagrywać. Jak najwięcej. Już się przyjeżdża Baciak z Kobito na rzeczunu, więc tutaj pewnie też nie będę za długo posiedzieć. Jakoś na tego korzystam jeszcze rano. 10 godzina, więc nie jest tak źle. Więc ja się i tak się cieszę, że jakoś to wszystko ładnie idzie. To robota. Pod tym względem. No i co? Myślę, że ja się będę chciał nagrać jęczmień, bo będę chciał jęczmień sobie zasiać. Więc jeszcze tylko jęczmień nagramy chyba na poza pomiędzy kieszonkę oczywiście. Pewnie zasieję jeszcze tylko będzie pewnie odcinek z jęczmienia. I to pewnie wszystko. Pszenicy w tym roku nie sieję. Będę mieć zimówki. Przecież na wiosnę jakąś wiosenną jakieś zasieję. Zobaczymy, czy coś będzie lepsze po rezultacie, czy to nie będzie lepsze. Nie porównanie. No i jest na wiosnę. No ale kukurydza, soja. Takie uprawy. Chociaż nie wiem, czy w tym roku w ogóle soję będziemy. Chociaż nie wiem. Zastanawiam się nad tą soją, czy jest sens w tym roku doinwestować tą soję i walić. Chociaż nie wiem. No zobaczymy. No te soje to musi być zmagazynowana silosa. Powiem szczerze, że coś tam się zaczyna powoli dziać z tą soją. Już ma przewiew, bo jest to w hali łupowej, ładnie podsypane już nawet, podgarnięte, przepraszam, nasypane, podgarnięte, tak żeby to miało jakoś więcej nogi, ale jednak coś tam nie pasuje zbytnio. Tej uprawie tutaj, żeby to leżało. Takie uroki. Niestety. Życia. Tutaj Gienek, czy Henik to przyjeżdża. Będziemy na to okażeć sobie już powoli. Ale szczerze, ja wpadłem na to. Nie wiem, czy to jest. To chyba będzie drogi biznes, bo tego nie ukrywam. To będzie 300 zł kulki. Ale po prostu to sprasować, odwiedzić poloty. Powiedzę. Pierwszy raz chcę coś zrobić i zrobić to w baloty. Zobaczymy, czy to będzie miało więcej nogi, czy nie. Jestem ciekaw. Zresztą nie mówię, że to będzie w 100% to zrealizowane, bo firma, która miała przyjechać, no jakoś się teraz nie odzywa. A za dużo chyba roboty, czy co? Więc na razie tego nie mówię, że tak będzie w 100%, ale no chciałbym takie coś zrobić, żeby po prostu spasować pieniądze w belki. Żeby to miało więcej nogi, zobaczymy. Dobra, jakoś tutaj sobie powoli, jakoś ta robota idzie. Z tymi opyskami, no mówię, tutaj opyski macie akurat w sam raz. Mam nadzieję, że mi się opysku stać, no. Bo co, no może pojedziemy, zalejemy, co? W pewności.
to też już nie było, proszę Państwa, niby jest 162 litry, ale nie wiem jak teraz czy ta opyskiwa, czy to będzie mi opyskiwało, czy nie będzie pyskać. Czekajcie, może ja sobie wezmę inaczej to zrobię, żebym teraz sobie krzywdę nie zrobił. Czyli tak, ten opyskiwacz tego nie ma. Zobaczymy. Najwyżej. A ile mi starczy, na tyle mi starczy, będziemy widzieć w pieniężnym czasie. Nie starczy, nie starczy. To już na 100%. Więc trzeba złożyć. Jechać tu dolać po prostu opysku. Bo i tak źle miał. Wiecie, tu mam jakieś szkodliwe opyski, no to ogólnie na chwasty, więc tu i zboża będzie można zastosować. Też normalnie przyjrzycie czy wzięcie. Więc tutaj się nie ma co spieszyć. Nie ma co się spinać, bo opyskiwaczu będzie. Dobra, i cyk. No to jest mi się podobał, bo tak. Ten case ma fajnie automatyzację, wszystko ma pozakładane, do tego dużego case'a to będzie zakładał automatyzację w zimie. Jaki jest zamiar? Jakie 5,5 tysiąca kosztuje automatyzacja do dużego case'a. Więc tam jakieś duże pieniądze nie będą. Pod tym względem, czekajcie, jak ja bym tak zrobił. Zdarznijmy to z jednej strony, no ale... No dlaczego nie poradzi? Jedziemy sobie tędy. Fajnie, bo tak skośnie można sobie zrobić. Przez uramy tutaj ten podjazd. Wtedy będę sobie elegancko tutaj jeździć. Byczki na razie rosną, jałówki też rosną, więc nie jest tak źle. Brat, ja mam coś się rozpędzać, szczerze mówiąc, bo zaraz będę hamował, więc to nie ma sensu. Chociaż już jedna opławka będzie zrobiona, można powiedzieć, w pewnym sensie. Masz upawkę, opysk na rzepaki będzie zrobiony. No to jest najważniejsze w tym momencie. Zboże będą jeszcze nie pozasiewane, to jeszcze tam nie wychodzą. Tam gdzie orane było, to jeszcze jako tak, bo tamte kwasy nie powychodziły, że też będę musiał to poopyskiwać. Ale spiny na razie nie mam pod tym względem. Na godzinę niech tak sobie leci, bo pastowujcie, chcę trochę bardziej to ogarnąć, żeby to krzywdy jakieś nie wiecie, nie powiem, wychodziły te chwasty po prostu, wiadomo. Myślałem, że to nie będą te chwasty wychodziły, niestety tak powychodziły, tak czy tak, no ale wiadomo. Szybsza robota, to i większy nakład teraz będzie, bo jednak te opyski trzeba zrobić, ale nie jest źle. Wtedy ma pewnie opyskiwacz, że będzie pewnie pół zawieszany, albo jakiś większy zawieszany. No tak myślę, że pewnie 1200 to myślę, że taki już będzie opyskiwacz gotowany. No bo ten case na pewno sobie z takim opyskiwaczem w zupełności poradzi. Bo ma siłowniki wspomagające mu wszystko, więc tutaj będzie można sobie taki opyskiwacz doinwestować. To tutaj nie ma żadnego problemu. Ale na razie jak widzicie, no to tam 10 beczek, czy tam 15 beczek jak sobie to wyleje, to tam nie ma jakiejś tutaj krzywdy. I tak nieźle. Patrząc na apil meta, co miałem pierwszego, mimo że tyle czasu, to jest ile? Było 600 była na 8 welce. No to jest teraz 600 na 15 welce. Tu już w ogóle jest ciaka ludzie. Naprawdę tutaj tu już jest laleczka. Dobra, tak. Zawijmy się poprzednio, sobie przejedziemy, tak. W pewności. Lalka. O, młodeczki. No i jeszcze dużo, powiedziałem, opyski są zrobione, więc mi to wystarczy. Na dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to ciepłe, komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.